Cześć, witam Was serdecznie. Tu Maciek z tej strony. Dzisiaj mamy 24 grudnia 2020, Wigilia. Jestem w tym momencie w mojej palmiarni, tak zwanej. Zrobimy sobie szybką aktualizację, co tam urosło, co nie rośnie. No, w sumie rośliny rosną, ale bardzo pomału. Najlepiej to rośnie z tych wszystkich Tyfonodorum lindalianum. A tutaj jest koleżka, który się do mnie przybłąkał, bohater ostatniego postu tutaj na YouTube. I chyba już ze mną zostanie. Małe kolokazje. Mojito. Tutaj wianecznik. Wianecznik, o, wianecznik fajnie rośnie. Banany. Musawitek, alokazje. No teraz to kręcę pod słońce i tak nie za bardzo może będzie widać. Alokazja Venti, Beniaminek, paprotka. Alokazja Kalidora. Z tyłu Passiflora na ścianie. Troszkę żółknie, chyba będę musiał podlać. Chyba ma sucho. Ventricosum Large Seed. Taumatopyrum bipinnatifidum, inaczej bipirippi. To będzie, co to będzie? Musamani. No już nie będę pokazywał po kolei wszystkich. Ale powiem Wam, że w tym roku, dzięki temu pomieszczeniu, chyba w końcu uda mi się przyzimować tak jak trzeba Encete ventricosum, bo rosną fajnie. Znaczy, no rosną fajnie. Mają liście, są zielone i widać, że są, no, w miarę zdrowe, bo ten, to jeszcze mówiłem ostatnio, widać na nim ślady przynawożenia letniego. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku i tak samo Encete glaucum miałem wcześniej. Rok temu, ale nie przeżył zimy. Tu był jeden, gdzieś tutaj. O, tu jest drugi. Fajne, zieloniutkie. Jeszcze w dodatku kręcą nowe liście. Tutaj zrobiłem małe przemeblowanie. Ja się muszę stąd wycofać, bo tu za ciasno się zrobiło. Alokazja Portora. Musa Helens Hybrid. Rosną, rosną, pomału rosną. Tutaj kolejne ventricosum zielone. Jak wspominałem, fajnie. Fajnie się trzymają. Tutaj jest jeden. Tam. Tu jest drugi. O, liść zasłania. Może mnie być cienko słychać, bo ja na kiju to filmuję wszystko. I muszę troszkę głos podnosić. Jeszcze nie dorobiłem się mikrofonu bezprzewodowego, a taki by mi się przydał. Alokazje. Muselka. Tutaj te zielistki gruntowe. No, słuchajcie, duży Maureli. Musiałem mu obciąć się kilka tych cholewek wystających, bo już zaczął je odrzucać. No, duży Maureli kręci liściora za liściorem. Jak mnie cienko słychać, to musicie sobie podgłośnić niestety. Ta brugmansja, którą ostatnio przesadzałem, zaczęła wypuszczać listki. Była zmrożona, a teraz już idzie kolejne. Słuchajcie, chyba pozbyłem się przędziorków, bo ostatnio robiłem przegląd prawie wszystkim roślinom i nigdzie nie zauważyłem przędziorka. Ale zamiast przędziorka, słuchajcie, tutaj mam tamarillo. Kurczę, mam wszędzie mszyce tym razem. Nawet na tych małych kolokazjach pojawiły się mszycory. A ostatnio zamontowałem tutaj kolejną półeczkę, jak widać. Tutaj są posadzone
bulwy, ksantosom, violaceum, tutaj sagittifolium, tutaj mamy dwie alokazje kalidorki małe, oddzielone, a tutaj armia małych maurylasków, na razie tak wyglądają, w kastrze, a tutaj ta jedna ćwiartka, co była osobno w donicy posadzona. No tutaj coś mniej tego wyszło, ale tutaj to jest efekt mega. Alokazja lutea. Tutaj już kaladiumy widać zasychają, zrzucają liście. W ubiegłym roku zimą tak samo było, to jest normalne. Zrzucają liście i będą zasypiać. To jest kolokazja White Lava. I tutaj jeszcze malutkie kolokazje. A tutaj mamy wysiane pielgrzanki. 30 sztuk. Na razie udało mi się oddzielić tylko jednego, tutaj tego maluszka. Na wschodzie czekamy dalej. Tutaj na macie w tym momencie jest 31 stopni. A w pomieszczeniu 21. Jeszcze nie było uruchamiane centralne, także wszystko daje tutaj słoneczko od szyby, przebija się słońce. Dzisiaj fajnie jest, cieplutko. Jak na 24 grudnia to jest naprawdę cieplutko. Tutaj jeszcze zostało mi tej tarczy perskiej kilka sadzonek, jakby ktoś chciał. Dziwidło olbrzymie, dwie sztuki. A tutaj mamuśka tarczy perskiej, większy pielgrzan. O. Chłopie, nie jedz mi trapska. O, to jest właśnie trzcina cukrowa. Chyba mu smakuje. Koteł. No. Także tak by to wyglądało. Niedługo, mam nadzieję, uzbieram sumę odpowiednią i będziemy działać z poliwęglanem, także już całkiem będzie tutaj fajnie jasno. I mam nadzieję, że lepiej będą te rośliny rosły niż teraz. A tutaj mamy zastępcę, w sumie nie zastępcę, ale kolegę dla Musa Basio, żeby go zimować w gruncie. Musa itinerans Mekong Giant. No zobaczymy, jak to będzie. Tutaj Zebrina Royo troszkę mi się kładzie, bo się wyciąga. No tylko ona tak się wyciąga. Reszta dosyć spoko się trzyma. Ale Maureli to jest najlepszy. Alokazja. Brisbaneensis. Dobra, słuchajcie, myślę, że dosyć mojego gadania na dzisiaj. Mamy Wigilię. Chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego. Szczególnie w tym momencie, w tym okresie, jaki panuje teraz, szczególnie zdrowia Wam życzę. No i pod choinką, żebyście zostali dużo prezentów, takich zielonych prezentów, żebyście się mieli czym zajmować. Może ktoś Wam prezentuje jakieś nasionka, jakieś bulwy, jakieś liście fajne, ciekawe. Tego Wam z całego serca życzę i jakbyśmy się nie widzieli jeszcze w kolejnym odcinku, to życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby ta pandemia, żeby ten wirus już szlak trafił, żeby go nie było, żebyśmy wrócili do normalności, żeby wszystko było tak jak dawniej, żebyśmy mogli spokojnie chodzić po ulicach bez maseczek i do sklepów, żeby nasze dzieci wróciły normalnie do szkoły, bo to i dla nas spokój i dla nich radość. Wszystkiego dobrego Wam życzę i jak najlepszych i jak największych przyrostów roślin w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej!